Nie ukrywam, że jak dowiedziałem się na drugi dzień o tym, jak poważna jest to kontuzja, bo po meczu gdzieś jeszcze rozmawialiśmy z doktorem, że spokojnie poczekajmy do wyników badań. Było ok, ale na drugi dzień jak się o tym dowiedziałem, no to nie ukrywam, że pojawiły się gdzieś łzy i pierwsze 2-3 dni no, nie były za fajnym, ale już po tej operacji, jak zobaczyłem, że to kolano jednak nie wygląda aż tak źle i gdzieś tam może ten strach przed tym, jak to będzie wyglądało dalej, troszeczkę minął i myślę, że od tego pierwszego dnia po operacji już zacząłem walczyć. Ważna postać, potem będzie książkę pisał. Jak dojść 2 miesiące pokrzyżowych? Byliśmy przy 3, coś się pozmieniało? To jedno 2 zrobię. Czuję się bardzo dobrze. Z każdego dnia czuję się o wiele lepiej, bo widać, że rehabilitacja przynosi efekty. Myślę, że też sam zabieg przebiegł bardzo dobrze i widać, że to jak było dobrze zrobione, to ta rehabilitacja jest trochę wydaje mi się łatwiejsza. Powiem szczerze, że bardzo ważne dla mnie były te początki, bo dużo wiadomości, no setki wiadomości od kibiców, od ludzi, których nie znałem. Wiele słów wsparcia, na pewno to też jest jakby dla mnie ogromna motywacja do tego, żeby pracować każdego dnia i myślę, że dużymi krokami zbliżamy się do momentu powrotu. Napinasz skórę? Oho, tak jest. Co jest? Jest coś? Jo. Jaka czwóra. Super, teraz jest fajnie. Możemy spróbować kopnąć znowu na piłkę. Nie ukrywam, że w niektórych przypadkach jest tak, że jak zawodnik dostaje gdzieś takiej poważnej kontuzji, to no troszeczkę na drugi tor jest zrzucany i tak nie bardzo każdy wierzy w to, że on jeszcze wróci i będzie w dobrej dyspozycji. Ja dostałem takie wsparcie, że no nie mam prawa być w gorszej dyspozycji, tylko chcę pracować każdego dnia, że jak wrócę na boisko, to może nie będzie na początku aż takiej dobrej formy, z tego zdaję sobie sprawę, ale będę starał się być w takiej formie, w której kończyłem tą rundę, bo to wyglądało, uważam, bardzo dobrze. I na pewno się nie poddam, bo te słowa wsparcia, słowa motywacji i ta wiara wszystkich ludzi, którzy na mnie liczą, jest ogromna i na pewno dzięki temu myślę, że ten okres rehabilitacji będzie dla mnie dużo łatwiejszy i jest. Można powiedzieć, od tego meczu z Krakowią nie miałem żadnego dnia wolnego. Pierwsze 2 dni to miałem w sumie dużo wizyt u lekarza, dużo rozmów i jakichś tam delikatnych ćwiczeń na to, żeby wzmocnić sobie ten mięsień jeszcze przed operacją, bo wiadomo było, że będzie potrzebna operacja. No i od dnia operacji każdego dnia była rehabilitacja. Myślę, że oprócz świąt tutaj się nie pojawiam w reha, bo tutaj ludzie mają wolne, też chcą spędzić święta, ale ja miałem swoje ćwiczenia w domu i swoje przyrządy, których używam cały czas i dzięki temu myślę, że szybciej wyglądam tak, jak wyglądam, bo myślę, że w tym momencie, jakim jestem, to wygląda bardzo dobrze i ten czas rekonwalescencji na pewno będzie dużo krótszy. Jak rozmawiałem z profesorem Marianim po operacji, no to nie było wątpliwości, że ten czas rekonwalescencji nie będzie tak długi, jak jest podawany tutaj przez naszego doktora i że to będzie dużo krócej, bo wszyscy, którzy w tej klinice byli operowani i którzy rehabilitowali się tym tokiem, jakim zaleca profesor, no dużo krócej to wyglądało. No i myślę, że u mnie też nie wygląda to źle, bo żadnych powikłań na szczęście nie ma w tej nodze i wygląda to
dużo lepiej. No a jeżeli chodziło tutaj o Arka, no Arek troszeczkę inny uraz miał, bo on miał tylko więzadła krzyżowe, ja mam jeszcze poboczne. No i troszeczkę w innej sytuacji jestem. Ja mam nogę tak troszeczkę słabszą, kontuzjowaną, powiedzmy o tą podstawną, a Arek miał kontuzjowaną tą podstawną, także on na tej swojej teoretycznie słabszej nodze musiał pracować przez cały okres rehabilitacji i u niego trochę inaczej wyglądało. No ale ja jestem pozytywnie nastawiony. Rozmawiałem z profesorem, jeszcze mam teraz konsultację. W najbliższych dniach lecę znowu do Rzymu i zobaczymy, jak to będzie wyglądało po konsultacji. Chciałbym, żeby drużyna zdobyła mistrzostwo. Chciałbym się z nimi cieszyć na rynku, na Placu Wolności. To było coś fajnego. Ta strata nie jest zbyt duża. Wierzę w to, że drużyna bardzo dobrze przepracuje okres przygotowawczy i jest duża szansa na mistrzostwo, ale myślę, że trzeba trzymać kciuki. Przyjdą lepsze, gorsze momenty, ale mam nadzieję, że na końcu to Lech będzie pierwszy w tabeli, bo chciałbym wznieść puchar, chciałbym mieć złoty medal. No a jeżeli chodzi o mnie, no to chciałbym, żeby ta rehabilitacja przebiegała tak, jak przebiega cały czas, żebym się nie poddał. Wiem, że będą jeszcze momenty takie, że gdzieś tam będzie trochę trudniej, będzie ten czas taki, że już trochę popracowałem, że to trochę robi się monotonna, a wiadomo, że trochę czasu jeszcze przede mną, ale jestem pozytywnie nastawiony każdego dnia. Czuję wsparcie ludzi, czuję wsparcie kibiców, kolegów z drużyny, trenera, ludzi z klubu, moich fizjoterapeutów, także dam radę. Patrz, 5, 4, 3, 2, plus. Myślę, że jakieś światełko w tunelu gdzieś się zapaliło, że ta przerwa nie będzie aż tak długa, jak jest podawana i że za no nie 6 miesięcy, ale troszeczkę krócej już wrócę na boisko do gry w piłkę, nie mówię już o normalnym treningu. Dobra, proszę pana, pięknie. Przyjedzę ci pasek, dobra? Będziesz się męczył górą. O Jezu. O Jezu, no. Z tym kadrem.